Proszę powiedzieć, co to są za rozgrywki? Tak, dzisiaj rozgrywamy Kino Dolnośląskich drugiej Ligi Kobiet. Przyjechały do nas trzy zespoły: Odra Księgienice, Orion Branda Gąbkowice oraz Rokita Brzeg Dolny. Tak jak w latach poprzednich, jest to system turniejowy, czyli gramy najpierw półfinał, a następnie grę finałową. Po pierwszych grach półfinałowych okazało się, że do finału awansował zespół Top Bolesławiec i zespół Oriona Bukowice, które rozegrają mecz o pierwsze miejsce, a o trzecie miejsce spotka się drużyna Odry Księgienice z MKS Rokita Brzeg Dolny. W jakim składzie wystąpił Top Bolesławiec? Top Bolesławiec wystąpił w żelaznym składzie. Kapitan zespołu Małgorzata Dernisz-Krzywczak, a pomagały jej Monika Filinowicz, Olga Skrzypiec, Izabela Jaworska i Marta Nebeska. Rozumiem, że liczy pan na sukces na pierwszym miejscu. Będziemy dzisiaj chcieli potwierdzić, że jesteśmy najlepszą drużyną drugiej ligi na Dolnym Śląsku, aczkolwiek ten dzisiejszy turniej nie jest rozstrzygający. Przed nami jeszcze rozgrywki półfinałowe i rozgrywki finałowe. Niemniej jednak to jest taka pierwsza batalia, która pokaże, jakimi siłami dysponują poszczególne zespoły. Bez wątpienia i Orion Bukowice, i my zaliczani jesteśmy do grona tych zespołów, które mają zająć pierwsze miejsce i wystąpić w parażu na awans do pierwszej ligi. Dziękuję bardzo.